Cześć, witajcie w nowym filmiku. To będzie trochę inny filmik od wszystkich, dlatego że będę wybielała zęby. Wy wiecie, że ja jestem ekstremalnym przypadkiem, jeśli chodzi o zęby. Ja nieraz wam mówiłam we vlogach, że ja ciągle chodzę do dentysty, ciągle coś mi się z zębami dzieje. Ja mam bardzo słabe, nawet wrażliwe te zęby i popękane szkliwo mam. No słuchajcie, wszystko co tylko można mieć z tymi zębami, to właśnie ja mam. Odpukać, bo dawno już nie byłam u dentysty, bo chyba z półtora miesiąca, więc to jest naprawdę sukces jak na mnie. I trochę miałam obawy przed zastosowaniem tego produktu, który dostałam, ale stwierdziłam, że raz kozie śmierć. Słuchajcie, są to paski wybielające Crest 3D White. Pewnie nieraz widziałyście, słyszałyście. Ja dostałam taki zestaw 10 plastrów, więc jest to jakby taka kuracja na 10 dni. Ja wam potem pokażę, jak będę je nakładała, jak to wygląda. Na pewno też to widziałyście, bo to nie jest nic skomplikowanego. Po prostu są dwa takie paski na górne zęby i na dolne. Nakładacie, trzymacie 30 minut. Nakłada się to raz dziennie, więc najlepiej to zrobić wieczorem według mnie, dlatego że jest takie zalecenie, aby nie myć przed nałożeniem tych pasków zębów. Więc rano trochę słabo, więc wieczorem wyczyszczę sobie po prostu zęby nicią dentystyczną, tak jak to robię zazwyczaj, tylko nie będę ich myła i nałożę właśnie sobie te plastry, paski, jak zwał, tak zwał. Pokażę wam, jak właśnie wygląda ta aplikacja i co? I będziemy obserwować, słuchajcie, no trochę się boję tej nadwrażliwości. Generalnie zrobiłam taki mały wywiad z koleżankami, które wybielały zęby różnymi sposobami i niestety z tą nadwrażliwością jest tak, że często, w większości przypadków ona się pojawiła, więc nie wiem, jak będzie u mnie, bo u mnie ta nadwrażliwość, ja ją mam na co dzień, więc zobaczymy, jak będzie po używaniu tych plastrów, jeżeli, pasków. Jeżeli coś będzie nie tak, to po prostu przestanę ich używać, a jeżeli nie, to po prostu dokończę test i pojawi się tutaj za 10 dni i zobaczymy, czy będzie jakaś różnica, czy nie. No mam nadzieję, że tak, bo słuchajcie, kto nie chciałby mieć białych zębów teraz? Na wiosnę, na lato, na zimę, na jesień, w ogóle kto nie chciał mieć białych zębów? Ja bardzo bym chciała, zdawałam sobie sprawę przez cały czas, że nie jestem w stanie iść do dentysty chemicznie wybielić tych zębów, bo po prostu moje zęby tego nie wytrzymają, więc dlatego jak dostałam propozycję przetestowania tych pasków, zgodziłam się, bo mówię, w każdej chwili mogę tą kurację przerwać, a dzięki temu, że ja przetestuję i powiem wam, czy one faktycznie działają i w ogóle jak przebiega ten całe wybielanie, to ewentualnie wy, jeżeli będziecie chciały, będziecie mogły się skusić, nie będziecie wydawać pieniędzy w ciemno. Także co? Do zobaczenia za 10 dni. One giant leap for us, together we'll light the night. I don't wanna ask for much, your heart is enough. I never wanna see you cry. Take me on for just one night. Promise I can make you feel alright. Take me on for just one night. Hej, witajcie na podsumowaniu testu. Miałam się pojawić po 10 dniach, a minęły prawie 3 tygodnie i zaraz wam powiem dlaczego. Ja po mniej więcej czwartym czy piątym pasku zauważyłam, że moje zęby zaczynają się wybierać, że zaczynają robić się jaśniejsze, co było ekstra, bo ja słuchajcie, jak zaczynałam je stosować, to nie byłam przekonana tak do końca, czy to ma sens. I jak zobaczyłam te pierwsze efekty, mówię, wow, super, właśnie o to chodziło. Ale co za tym idzie, słuchajcie, zauważyłam pierwsze efekty i pojawił się pierwszy ból zębów. Moje zęby, mówiłam wam to na początku filmu, są mega nadwrażliwe i niestety wybielanie to spotęgowało. Zaczął mnie bardzo te zęby boleć i musiałam zrobić sobie przerwę. Zrobiłam sobie najpierw przerwę dwudniową, użyłam kolejnego paska i zęby mnie dalej bolały. Ponieważ dwa dni to jest za mało, słuchajcie, dwa dni to jest za mało, zrobiłam sobie kolejną przerwę około tygodnia i wtedy spokojnie mogłam zużyć kolejne paski i znowu zaczęłam czuć taki dyskomfort delikatny przy 10 pasku, także
chyba całkiem okej, wydaje mi się, dlatego że jak na moje zęby, które są na okrągło, słuchajcie, co się z nimi dzieje, to i tak nie było źle. Oglądałam filmik jednej dziewczyny, która też dostała te paski od tej firmy i mimo tego, że ona nie ma problemu z zębami, przynajmniej nic nie mówiła, no to też mówiła, że pojawił się ten delikatny taki dyskomfort związany z nadwrażliwością, ale to, wiecie, to nie musi się wcale pojawić. Może, ale nie musi, a jak się pojawi, to też nie wiem, w jakim stopniu może się u Was na przykład pojawić, dlatego że to jest różnie, jak nie przetestujecie, to nie będziecie wiedziały, ale też to chcę Wam powiedzieć. Mimo tego, że po tym piątym pasku już widać jakąś różnicę, to ja Wam proponuję, słuchajcie, abyście kupiły minimum te 10, albo chyba oni mają na stronie 12, z tego co patrzyłam, 12 chyba w zestawie, to najlepiej kupić taki zestaw, dlatego że jak już macie i tak wydać kasę, to no kupcie chociaż te 12, żeby widzieć te efekty, bo 5 to może być za mało, bo ja mam naprawdę jasne zęby, a jeżeli Wy macie jakiś osad, nie wiem, albo macie ogólnie tą płytkę bardziej żółtą na przykład niż ja, no to wydaje mi się, że te 10 to jest takie minimum, które musicie użyć i no nie wiem, no ja jestem, słuchajcie, zadowolona z efektów, cieszę się, że udało mi się zakończyć ten test, że te zęby są jaśniejsze, to szczególnie, słuchajcie, widać, jak pomaluję sobie usta czerwoną pomadką, one są naprawdę wtedy białe, te zęby, no to nie jest taki śnieżno-biały, wiecie, takie zęby śnieżno-białe jak z gazety i w ogóle nie wiem, czy te plastry, te paski by jakby dały radę aż tak mocno wybielić te zęby. Nie wiem, może jakbyście zużyły ze 20 ich pod rząd, to może faktycznie by tak było, nie wiem. Ale w moim mniemaniu te paski to jest coś takie, takiego pomiędzy pastą wybielającą, a wybielaniem u dentysty. Także jeżeli nie chcecie iść do dentysty, nie wiem, nie macie kasy, żeby iść do dentysty, a też zwykłe pasty to jest za mało, to spróbujcie. Jeżeli spróbujecie, to napiszcie koniecznie na dole, jak efekty ze stosowania tych pasków, jak się u Was sprawdzają i czy czujecie jakiś dyskomfort i czy przede wszystkim Wasze zęby są bielsze, bo o to w tym chodzi. Także słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za oglądanie i serdecznie zapraszam na kolejne filmiki. Do zobaczenia, cześć!